Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Aldi Box Chess Norway 2020 jest to bardzo silny turniej szachowy, rozgrywany aktualnie od 5 października. Gra w nim m.in. mistrz świata Magnus Carsen, wicemistrz świata Fabiano Karłana, jest nasz rodak Jan Krzysztof Duda oraz występuje w nim jeszcze norweski arcymistrz Tali Arian, Lewon Aronian. Oraz Firuzia Alireza. Moi drodzy, mm, przedstawię wam dzisiaj partię. Oczywiście naszego rodaka, w której było bardzo dużo emocji, sporo się działo, także zachęcam do oglądania. Przypomnę tylko, że Jan Krzysztof Duda, w momencie rozgrywania tej partii, mm, ma lat 22 rocznikowo, a jego przeciwnik. 17. Firudzia Alireza gra kolorem czarnym i pochodzi z Iranu, ale aktualnie mieszka we Francji e, i, reprezentu i reprezentuje tak naprawdę FIDE. Gra pod flagą FIDE. Moi drodzy, e, świetni arcymistrzowie, przede wszystkim zwróciłbym uwagę szczególną na 17-latka, który naprawdę. E, no. Niesamowicie gra w szachy. Zresztą nasz Janek oczywiście też gra fantastycznie, ma wyższy ranking aktualnie od niego, ale. E, no, zobaczmy, jak ta partia się potoczyła. Dobrze, tyle słowem wstępu. I zaczynamy. Moi drodzy, Janek rozpoczyna posunięciem E4 i Firuzia Alireza C6, czyli szykuje nam się tutaj obrona karokana D4 standardowo i D5 atak w centrum. No i oczywiście mamy tutaj kilka opcji do wyboru. Można wybić, ale teraz chyba tego się często nie spotyka na najwyższym poziomie. Można zagrać wariant zamknięty z E5, potem goniec, C, e, goniec na F5. No ale Janek tutaj zagrał skoczek C3. E, pionek wybił na E4, Skoczek wybił na E4. Moi drodzy, ja się tak zastanawiam. Przypominam sobie partię Karpowa, że Karpow tutaj bardzo często w swoich latach świetności grał obronę Karokana oraz był największym specjalistą chyba w owym czasie w, tej, w, tym, w tym debiucie. No i tak się zastanawiam, jak taki zawodnik jak Alireza może grać Karokana, ale tu może się pojawiać pewnego rodzaju strategia. To jest tylko moje przypuszczenie, mianowicie takie, że Karokan jest takim twardym debiutem, i jak się go bardzo dokładnie gra, to myślę, że Alireza Chciał uzyskać remis Aczkolwiek czasem można też zagrać z kontry. No ciężko mi powiedzieć, nie znam tutaj faktów To tylko moje przypuszczenia Moi drodzy, jedziemy dalej Oczywiście goniec F5, skoczek G3 Ucieka z atakiem na gońca Goniec na G6, no i standardowo gra się tutaj H4 Żeby gońca złapać na H5 Ale to nie takie łatwe na, na, Moi drodzy w tych Na tym poziomie H6, skoczek na F3, normalna sprawa Ładujemy się tu skoczkiem na E5 za chwilę Jeśli przeciwnik pozwoli, ale to nie jest oczywiste oczywiście takie łatwe, skoczek d7 broni tutaj ładnie pola e5, no i posunięcie h standardowo, jak przeglądamy wiele analiz z obrony karokana, to taką kolejność zawsze znajdziemy, może nie zawsze, ale w większości przypadków. Goniec h7, goniec d3, tutaj następuje szybka wymiana białopolowych gońców, hetman szybko wymienia rzecz jasna, to jest teoria teorią okryta, tutaj ruchy się robi praktycznie automatycznie, Posuni praktycznie automatycznie, tak zabrzmiało to, e, okej, okay, jak w przedszkolu trochę, Rymująco się. Dobra, wybaczcie mi za moje zacięcia. Już lecimy dalej. Posunięcie E6. No, i goniec D2 standardowo. Tutaj chronimy się od szacha i planujemy prawdopodobnie długą ruszadę. Tak planował Janek. Skoczek z G na F6 wyruszył. No, i oczywiście długa ruszada jest to też standardowy ruch. Mało kto robi krótką w tym wariancie. Goniec E7, czyli twarde. Tutaj zbudowanie obozu u czarnych. Król B1. No, i to jest ruch arcymistrzowski, moi drodzy. Znaczy, w takim sensie, że często po długiej ruszadzie, ja to powtarzam wiele razy, że po długiej ruszadzie często robimy tutaj Król B1. Żeby te pionki mocniej tutaj obronić, no i schować króla od ewentualnych jakichś tutaj szachów w przyszłości od gońca, ewentualnie hetmana. E, także ale im się więcej razy powtórzy pewną ideę, pewną rzecz, to zapamiętujemy już na całe życie, moi drodzy. Także wybaczcie mi, do znudzenia będę powtarzał pewne rzeczy. E, Roszada. Roszada ze strony tutaj Alirezy e, i skoczek na E4. Ja wam powiem szczerze, że nie jestem tutaj teoretykiem, e, jeśli chodzi o grę białymi, ale wiem, że w taki sposób się gra. No bo skoczek teraz. E, z G3 tak naprawdę nie ma dobrych odejść tutaj do centrum. No, jedyne to jest skoczek E4. Następuje szybka wymiana, i może opcje G4 lecą i G5, żeby atakować mocno króla. I w tym momencie często zbijają tutaj skoczkiem na E4. Hetman wybija i skoczkiem jadą na F6. No, ale widzimy, że po odejściu Hetmana tutaj skoczek na E5 będzie miał fajną placówkę do gry. No i tutaj Iranczyk postanowił zagrać C5. Wydaje się, że dziwny ruch, bo widzimy, że ciężka bateria jest na wolnej linii i tutaj będziemy Hetmana mocno atakować, ale to jest wszystko dobrze policzone. C5 po prostu gryzie centrum, żadnych strat tutaj nie ma. Poza tym, jest Hetman na, pierwszy, na pierwszej linii strzału na Hetmana, więc nic się złego nie dzieje. No i pierwszy ruch, który dla mnie jest dziwny, aczkolwiek ja się dopiero uczę, <grytanie> będę się pewnie całe życie uczył. Goniec na E3. No, pewnie normalnie. No, sprawa, e, mianowicie tutaj chcemy wybić prawdopodobnie na C5 i otwieramy ciężkie figury, myślę, że taki ruch całkiem normalny, aczkolwiek no ja już bym grał pewnie trochę inaczej, ale to ja, ja nie jestem arcymistrzem, Duda jest super arcymistrzem, także e, zobaczmy jak to się potoczy, to, potoczyło dalej, skoczek szybko wybił na E4 Hetman na E4 i skoczek na F6 szybko czmychnął, oczywiście widzimy, że tutaj wieża się już zbliża do Hetmana jest coraz cieńsza linia między nimi, ale skoczek Koczek daje tutaj, powiedzmy szachę, to tak powtarzam, szacha Hetmanowi, e, no jest ruch wstępem, także Hetman w tym momencie wybił na B7, no właśnie i to jest taki moment, w którym Janek podejmuje decyzję zbicia pionka za cenę otwartej linii I tutaj też ataki mogą się, ciekawe pojawiać ataki ze strony czarnych, no czy to dobra była decyzja, powiem Wam szczerze, nie wiem, aczkolwiek kolwiek myślę, że pianka można byłoby można wziąć tak jak Janek to zrobił. Mówię, jak cierpieć to za coś, ale ja tu nie widzę na razie żadnego cierpienia ze strony białych. Skoczek d5 zagrał tutaj przeciwnik Janka i hetman a6 od razu hetman sprytnie ucieka od ataku wieży ewentualnie hetman może na 4 się znaleźć lub w obronie na d3 także myślę że miejsce dla hetmana jest swobodne i tu ciężko go generalnie złapać znaczy hetman na pewno nie będzie złapany wieża b8 widzimy że czarne tutaj idą na całość, aczkolwiek normalny ruch tego piona zbić nie można, bo tu grożą moi drodzy niebezpieczne widły no i teraz jest taki, można powiedzieć bardzo ważny moment w tej partii, ponieważ Janek zagrał posunięcie goniec D2 no sprawa myślę, że logiczna, dlatego że goniec broni pola na C3, moi drodzy, ale to nie jest najlepsze posunięcie, niestety mi to łatwo mówić, bo program szachowy mam przed sobą i analizowałem już tą partię, ale też słyszę komentarze, tutaj szczególnie Magnusa Karsena, Kramnik też komentował no to nie jest taki, to jest taki ruch który pozwala przeciwnikowi wejść w taki fajny rytm ataku na białe, no ale co można by byłoby zagrać, bardzo odważna decyzja mogłaby nastąpić ze strony białych bijąc tu pionka, ale to jest praktyczna fajna decyzja, zobaczcie, że odbiliśmy już drugiego pionka i skoczek dałby szacha na c Czy to już jest moi, moi drodzy szko wyższa szkoła jazdy i król mógłby ruszyć na C1 no i teraz tak Tutaj czarne y, muszą zbić tą wieżę na D1, przyjąć ofiarę. Wieża zbija. No a tak na Hetmana Hetman prawdopodobnie na C7. Moi drodzy, C6, y, no tutaj koniec E6 na przykład i y, C3, żeby obronić punkt B2. No i mamy taką pozycyjkę, która y, pokazuje nam wyraźnie, że mamy jakość mniej białymi, ale za to są dwa pionki. Jeszcze perspektywa wzięcia pionka, ewentualnie wjazd wieżą na D7. No, myślę, że ta wersja dla białych byłaby całkiem w porządku taka, no ośmielę się to powiedzieć, taka, no ale wiecie, no jakość mniej, może stres, może inne czynniki wpłynęły na to, że Janek w ten sposób nie zagrał, ja myślę, że ten wariant na pewno miał w głowie, moi drodzy, no ale zagrał goniec D2, poszło jak poszło i w tym momencie tutaj nastąpiło bicie. Skoczek szybciutko wybił. No, trzeba by tego, tego pionka centralnego zbić zawsze. Skoczek ma zasłonę na B3 w następnym posunięciu. No, i goniec zagrywa, i widzimy, że figura bardzo ładnie się ustawia do ataku na B2. Wieża również mocno uderzana. No, skoczek takich opcji jeszcze nie ma na C3, ale widzimy, że robi się. Powoli, gorąco, no ale skoczek B3, zobaczcie, i tutaj się można powiedzieć, wszystko bardzo dobrze broni. Hetman C7, no widzimy tutaj czarny, napiera znowu na kolejnego pionka. Wieża z Hana E1 z myślą wyprowadzać wszystkie figury. Wieża z F na C8 to samo zrobiły czarne. No i moi drodzy, w tym momencie hmm, następuje ruch wieża C1, e, dosyć pasywny, ale broni wszystko. Można byłoby spróbować zagrać inaczej, na przykład Hetmanem na D3, a to są odważne decyzje, moi drodzy. No ale teraz tak. E, trzeba by było odpędzić tego skoczka. No i nasuwa się ruch A5. Nasuwa się tutaj mm, najlepszym zawodnikom, ale słabszy zawodnik taki ruch prawdopodobnie odrzuci, dlatego że tutaj bije go nie stępem. E, no ale zobaczmy, jak goniec by wybił stępem i hetman zagrywa na A7. Zauważmy, że czarne mają. Dwa pionki mniej, ale tak wizualnie wygląda, że trzy pionki mniej, prawda? A tu się naprawdę robi bardzo, bardzo gorąco. Mogłoby nastąpić na przykład koniec D2, no powrót, tak? Wieża A8. Widzimy, naciskamy na punkt A2. I na przykład po A3 niebezpieczne tutaj poświęcenia idą na B2. Król bije na B2, Hetman bije na A3. No i e, niby pozycja jest wygrana u Czarnych. Ja tego jeszcze nie widzę. Jak ktoś jest bardzo zainteresowany, bardzo proszę sobie analizować zobaczyć co by było gdyby, tu jest figura mniej, jest duży atak, ale no to nie jest pozycja na moją głowę obliczeniową. Ja w partii bym się chyba nie odważył na bicie na B2, chociaż jakbym nie miał wyjścia i trzy piony tutaj stały był białych, trzeba pewnie byłoby tak zrobić z praktycznego punktu widzenia. No moi drodzy, ale tak nie poszło, w partii została zagrana wieża na C1. I skoczek poruszył się na B6. Bardzo ciekawy ruch. Wycof, wycofuje tutaj przeciwnik Janka skoczka, ale ten skoczek zmierza na lepszą placówkę na C4 z dobrymi atakami i dobrymi perspektywami. Także miejsce dla skoczka na C4 przy długiej roszadzie u białych wydaje się być słusznym, wskazanym i bardzo dobrym. Posunięcie wieża E4 ze strony naszego rodaka. Skoczek na C4 wjeżdża. No i teraz tak jest atak na B2, jest atak na. Gońca robi się nieprzyjemnie, no ale na szczęście mamy wtrącenie na f4. No i moi drodzy, powiem Wam szczerze: e, no, jasne, że tutaj widzimy, że jest atak na Hetmana, potem na wieżę. To jest jedna sprawa. e5 ruchem nie jest najlepszym, nawet myślę, że słabym, bo zamyka po prostu gońca do ataku, więc tego kompletnie nie analizujemy. No i tutaj się pojawia taki motyw, że czarne atakują, ale jednocześnie, moi drodzy. Wymieniają Hetmany. Tak naprawdę za dużego wyboru nie miały czarne, bo inaczej poleciałaby wieża, prawda? Ale wymieniają Hetmany tutaj czarne, jest wybitka, jest wybitka. I nadal jest atak ze strony czarnych bardzo niebezpieczny, moi drodzy. W partii nastąpiło tak, goniec E3, ale wydaje się, że to jest wszystko w porządku, prawda? No bo generalnie. Chyba jest, ale zobaczmy, co się działo dalej. Wieża B4. No i pojawiają się pewnego już rodzaju zagrożenia. Mianowicie grozi taki ruch skoczek A3 z wzięciem wieży. E, tu oczywiście szach byłby wtrącony, więc już trzeba jakoś temu przeciwdziałać. No i posunięcie pod tytułem F3. No, F3 y, oczywiście broni wieży y, no i Ali Reza postanawia zagrać A5. No tak grać trzeba. Tylko zaznaczę jeszcze jedną rzecz, że skoczek nie może być, bo tutaj y, wisi wieża, więc A5 mimo wszystko trzeba grać. Teraz grożą jakieś tutaj wybicie, wieża bije, może go nie z G5 nawet wchodzi. Y, poza tym A5 spełnia jeszcze bardzo fajną funkcję, bo na A4 pionek leci z atakiem. No i teraz y, Janek Duda wybiera taką praktyczną y, decyzję obronną, myślę, że słuszną na ten moment wieża po prostu po prostu zbija tego piekielnie silnego skoczka. Wieża wybija na c4, tą wieżą oczywiście trzeba wybić, bo tu wieża z b4 musi kontrolować punkt b2, no i goniec zagrywa na d2. W tym momencie panowie mieli naprawdę już niewiele czasu na zegarze, około 4 minut po stronie Janka i około 8 minut po stronie Alirezy. No i grali dosyć szybko, wieża b5, no i Janek od razu wybił tutaj pionka na a5, nie zważając na nic, wieża zbiła na h5 pionka. No i teraz taki ruch powiedzmy pasywny, ale zobaczcie wieża g1. Ten ruch jest całkiem fajny. Yy, mimo, że pasywny, ja wiele razy powtarzam, no on tutaj po prostu broni piona i yy, jakby to powiedzieć, może psychologicznie przeszkadza czarnym zaatakować tego, yy, wie, że tak nie chodzi oczywiście, zaatakować ciężko tego yy, pionka G2 i może czarny będzie próbował grać inaczej. Wieża B5, no właśnie, wróciła wieża do gry, goniec wrócił e, e, na D2, posunięcie H5, widzimy tam, gdzie jest przewaga struktury pionów, znaczy tam, gdzie jest przewaga pionów na skrzydle, no to te pionki powinny tutaj zasuwać im szybciej, tym lepiej dla nich. Posunięcie C3, no to to już zagranie dosyć szybko nastąpiło, G5, leci czarny z tej strony, biały z tej, no król C2, trzeba troszeczkę te figury oswobodzić, to jest sprawa oczywista i G4. Moi drodzy, G4. No, normalny ruch. Ciśniemy szybko, tutaj, tymi pionkami i skoczek na C1. Widzimy, troszkę czasu białym zajmuje przegrupowanie figur, ale już powoli to wszystko nabiera rumieńców. Tutaj. Y Prawdopodobnie należało wybić pionka na F3, bicie pionka na F3 i szach jest odsłony. I przypuszczam, że Janek no już widział te mniej więcej plany u czarnych i taki szach z odsłony zawsze nie jest przyjemny, dlatego też czarne tak nie zagrały. Ale praktycznie było to możliwe do zagrania, tam król H7 i ten pionek po prostu jest wolny. Ale nam łatwo mówić po partii, tu było mało czasu przede wszystkim i sporo emocji. G3 ze strony czarnych, ja myślę, że taki ruch też jest wykonywalny. Ale widzimy, że te pionki już się zaczęły lepiej trzymać. Posunięcie B3. Odpędzamy od razu wieżę. Wieża na C8. E, tutaj em, przeciwnik Janka nie chciał grać pre, prawdopodobnie na, na H4 i wieża H2, bo nic to kompletnie nie dawało. Ten pionek i tak jest broniony. Więc wieża C8, wieża zawsze aktywna. Posunięcie A4. No wydaje się, że pionki tutaj się uruchomiły i lecą do przodu. No fajnie to wygląda. Wieża F5. Zobaczcie, wieża F5 powoduje to, że tutaj jest prosty plan H4, H3. I Z opcją na przykład wybicia pionka na F3, także to już jest też jakaś tam fajna zaczepka ze strony czarnych. Skoczek E2: no trzeba atakować pionka. Skoczek już troszeczkę wyszedł przy okazji broni punktu na C3. Z atakiem na G3. H4 bronimy tego piona G3 i posunięcie C4. No wygląda to bardzo ładnie. Pionki tutaj mają niecne zamiary iść do przodu, ale to nie jest proste. To nie jest proste, bo widzimy, że wieża tu kontroluje piątą linię. Wieża C8 jest na straży, więc. Nie jest to jeszcze takie łatwe. I posunięcie E5. Ja myślę, że ten ruch Jankowi się spodobał. To nie jest najlepszy ruch, bo za zasłania gońca przede wszystkim. Ale tu już powtarzam cały czas. Było niedużo czasu na zegarze o obu panów. Goniec E3. Bardzo ładne posunięcie, praktyczne. Goniec y może dobrze współpracować z tymi pionkami i tu wspólne punkty łapać i te pionki przesuwać do przodu. Ale przeciwnik Janka czujnie. Goniec na G5 próbą wymiany. No tutaj wymienić trzeba by było prawdopodobnie. I teraz bardzo ładny ruch, moi drodzy ze strony naszego super arcymistrza wieża H1. No to jest też normalna sprawa, dlatego, że tutaj bronimy punktu H3, atakujemy pionka na H4. Moi drodzy, jakbyście się teraz tak zastanowili, to jakim kolorem byście chcieli grać tę pozycję? Ja powiem wam w ciemno, tak jak miał 10 decyzji, to bym 9 razy wybrał chyba białe mimo wszystko. Yy, bo praktycznie wygląda to już dosyć w miarę prosto, jeśli chodzi o marsz tych pionów, ale z drugiej strony widzimy, że tu są cztery pionki na dwa na tym skrzydle, więc to nie jest jeszcze chyba takie do końca oczywiste. Yy, w tym momencie yy, tutaj yy, czarne zagrały wieżą na h5. No i teraz Janek zagrywa król c3. Moi drodzy, no to jest zrozumiałe, też posunięcie chce tutaj dopychać szybko pionka, tu trzeba grać tempo w tempo, ale było też bardzo fajne zagranie. Myślę, że Janek brał to pod uwagę na pewno. Skoczek na g3. Widzimy, że nie można wybić, bo wieża leci i wygrana białych jest już w kieszeni. Wieża musiałaby zagrać na g5, no i skoczek fajnie wskakuje na e4 z atakiem. Tutaj nastąpiłby szach król c3. No i tak naprawdę ten pionek zginie, ale czarne mają dobrą odpowiedź, wieża e2. Jeżeli ten pionek zostanie zabity, to tutaj będzie szach i biorę tego pionka. Dwa wolne pionki są nadal groźne no a te pionki jeszcze nie są takie szybkie i tu prawdopodobnie król musiałby ruszyć na D3 żeby bronić tego pola przy okazji atakujemy wieża B2 z atakiem na B3, król by wrócił i prawdopodobnie w tej sytuacji ta pozycja mogłaby się remisem zakończyć, no cóż, ale Janek tutaj brawo za za walkę, król C3 to, jest, to nie jest ruch na remis, to jest ruch na wygrywanie partii moi drodzy, posunięcie F5 ze strony Firuodzi Firuodzi? Jak to się mówi, słuchajcie. E, nietrudne chyba nazwisko, a, nauczę się go później e, F5 ze strony tutaj właśnie Ali Redzy, może tak się będę posługiwał, i B4B4 B4 ze strony Janka F4, moi drodzy. No i widzimy, e, że tutaj. E, dziwnie to wygląda. Bardzo dziwnie to wygląda i w tym momencie Janek zagrał A5. Widzimy, że już pionek jest coraz bliżej. Następny już za na nim podąża, już jest blisko, 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 ale niestety. Słuchajcie, ja bym w tym momencie, znaczy ja bym zagrał, no nie wiem, Janek pewnie też widział, ruch skoczek G1 byłby bardzo ciekawym, fajnym posunięciem. Wygląda dziwnie, bo zobaczcie: wieża i skoczek wróciły na swoje początkowe pozycje, ale one spełniają rewelacyjną funkcję blokady, y y tutaj pionka na hatrz. No i może skoczek by ruszył na h w przyszłości. Wiem, że stoi bardzo słabo, ale wieża się oswabadza i mogłaby coś podziałać. I te pionki robią też niezłą robotę razem z królem. Może w tą stronę. Praktycznie to wygląda tak dosyć ciekawe, ciekawe, ciekawie dla białych. No ale Janek zagrał A5. Zagrał A5. No i tutaj się zaczęła już jazda ze strony czarnych. Chociaż jeszcze nie jest aż tak strasznie. No ale h grać. Trzeba. Moi drodzy, mm, posunięcie nastąpiło bicie na H3, pionkiem. Ale co by było, jakbyśmy zbili wieżą? Może byłoby to trochę lepsze, dlatego że wieża by zbiła, pionek by wybił. No i teraz trzeba znaleźć bardzo silny ruch dla czarnych. W ogóle końcówka kosmos. No nie wiadomo, co tutaj grać. Jeżeli yy, na przykład. Poszłoby E4, bo to też jest standardowy ruch, żeby rozwalać strasznie centrum. No, bić nie można, bo wieża F8 i te pionki już są samograjami, idą do przodu, więc skoczek G1 by myślę, że wszystko tutaj mógł trzymać. Ewentualnie, no tak, skoczek G1 tu wszystko trzyma, moi drodzy. No, bicie to, no nie można bić, tak? Bicie tutaj również nie wchodzi w grę, bo bicie na F3. No, ale. Mm, Ciężko powiedzieć, jak ocenić tą pozycję. Może Janek się tego bał, mało czasu na zegarze, cały czas powtarzam, dlatego po prostu wybił tutaj pionkiem. To też jest zrozumiałe, bo wieża zawsze jest w stanie mocniej obronić pionki, ale czy na pewno. W tym momencie nastąpiło właśnie E4. No, i e, szybkie bicie na E4 ze strony naszego arcymistrza. Jeszcze tak z praktycznego punktu widzenia, myślę, że wieża F1 ciekawie wygląda. Pasywnie bronimy, ale widzimy, że skoczek tutaj też dobrze broni na G1. Może na F4 coś by się udało wybić. No, trzeba bardzo dokładnie grać czarnym kolorem, jak również i e, białymi. No, moi drodzy, hmm, po E4 Janek wybił, poszło G2, wieża G1. Tutaj nastąpił szybki szach na H3, król D4 i posunięcie F3. No i teraz tak, yy, widzimy, że skoczek jak się poruszy gdziekolwiek, no to znaczy tutaj nie może, bo będzie wybity, ale na F4 to wieża H1 y, koniec partii i Janek zagrał C5. Tu jeszcze widać, że jak będzie bicie na e2, to wybijamy z szachem i bierzemy pionka. No i może tutaj jeszcze w tej pozycji coś u białym by się udało zrobić ze względu na bardzo dużą ilość pionków. Bieram mniej, ale cztery piony za to są. I tutaj zagrał czarny król f7. Bardzo dobre posunięcie już nie dające żadnych szans. Skoczek f4. No i posunięcie f2 ze strony naszego tutaj ze strony przeciwnika Janka i w tym momencie, no, Janek poddał partię. Także, no, trudno, mówi się trudno, moi drodzy, no, to jest łatwe nam powiedzieć, ale to są szachy, to jest gra błędów. Ja cieszę się, że Dostarczył nam Janek w tej partii bardzo dużo emocji, a jeszcze przed nami wiele w tym turnieju. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Piszcie, co sądzicie o tej partii. Mi się ona naprawdę bardzo podobała, taka. Troszeczkę defensywa, ale taka dosyć, dosyć ciekawa. Janek dobrze się bronił, ale niestety firuozja w tej partii no po prostu lepiej atakował. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.